Witam serdecznie Państwa. Dziś realizujemy materiał w Glitajnach, w miejscu, gdzie powstaje boisko. Inwestycja realizowana jest przez mieszkańców Glitajn. Informowaliśmy już o tym Państwa, ale przypomnijmy. Na styczniowej sesji kilkoro radnych zdecydowało, że inwestycja dotycząca odwodnienia i budowy boiska zostanie zdjęta z budżetu gminy Korsze. Boisko, a właściwie kompleks sportowy miał służyć nie tylko mieszkańcom Glitajn, miejski klub sportowy także miał wykorzystywać boisko do ćwiczeń, do treningów, dlatego że główna płyta stadionu jest zużyta i wymaga kapitalnego remontu. Pikanterii dodaje fakt, że inwestycja miała być realizowana ze środków unijnych, które teraz przepadną. Ta decyzja zbulwersowała Tadeusza Woźniaka, miejskiego radnego, ale także sołtysa Glitajn. Jest z nami pan sołtys i jednocześnie radny. Są również z nami mieszkańcy. Panie sołtysie i radny, czy tak jak Państwo obiecywali, to boisko powstaje własnymi siłami? Tak, to boisko powstaje siłami mieszkańców, no dzięki pomocy i z zewnątrz, sponsorów. Mieszkańcy też licznie pomagają w wierzchniej warstwie zebrania tej lepszej ziemi na bok. Będzie koparka, tylko że jeszcze wszystkich materiałów nie mamy zakupionych, ale była sesja, już zmieniliśmy fundusze sołeckie, na pozostałość materiałów są pieniądze, będą zakupione i w każdej chwili tutaj wkracza koparka, te z prywatnych pieniędzy i będzie kopać tutaj. A proszę mi powiedzieć tak po kolei, co zostało do tej pory zrobione? Do tej pory od sponsora dostaliśmy pieniądze na piasek, żwir, który tutaj widzimy, w całości jest już przywieziony. Co prawda jego zabraknie, ale to bardzo małe zmartwienie, bo można pozyskać, będziemy pozyskiwać dalej i nam starczy na podsypki. I przez mieszkańców zostało, jak tutaj widzimy, co 4 metry przekopane rowy, których będzie biegła rura odwadniająca. A dzięki uprzejmości prezesa agrofunduszu dał John Deere'a z GPS-em i nam powyznaczał z dokładnością do centymetra i głęboszem, żeśmy przejechali tutaj i lżej było kopać dla mieszkańców. A co jeszcze potrzebujecie? Co wam jest potrzebne? W czym mogą pomóc Państwu ludzie, którzy zechcą wam pomóc? No tutaj będzie duży nakład, bo to będzie trzeba i niwelatorem non-stop i przy koparce i podsypki piachu, podsypki żwiru i tej wierzchniej warstwy i wywożenie. No przede wszystkim dużo rąk do pracy tu będzie potrzebne. A mieszkańcy chętnie przychodzą, pomagają? No tak jak na każdej wsi. Można powiedzieć, że chętnie przychodzą ci, co zawsze coś się udzielają, nie? Ale chętnie. Jest duża, duża już społeczność, która chce tego boiska i mam nadzieję, że odwodnienie boiska w tym roku zakończymy, jak nie wcześniej. Są z nami, tak jak powiedziałam, mieszkańcy Glitajn. Proszę mi powiedzieć, czy pan uczestniczy w tych pracach? Uczestniczyłem w tych pracach. Chciałbym tutaj powiedzieć jeszcze, że swoimi własnymi siłami zrobiliśmy tyle i jednak liczymy na to, że Rada przychylnym okiem spojrzy na tą naszą pracę i coś tam może dołoży tych pieniędzy, które mieliśmy mieć. A zdziwiła pana decyzja radnych? No oczywiście, że zdziwiła, tak jak wszystkich, ponieważ były pieniądze już naniesione w budżecie i tym bardziej, że były pieniądze unijne, które przepadły bezpowrotnie. A proszę mi powiedzieć, czy pani zdaniem to boisko jest tutaj potrzebne? No jest potrzebne. Młodzież nie ma tutaj świetlicy, a boisko by się przydało, nie? Bo w ogóle jest, no jest potrzebne. To ja też jestem na przykład bardzo zdziwiona, że te radni tak postąpili. Jeszcze tym bardziej, że no, nauczyciel WF-u, żeby był przeciwko boisku, no to mnie to już w ogóle. A pani uczestniczy w tych pracach? Pomaga pani? Wie pani co, jestem z Stołec Poparz. Ale nie uczestniczy, a pani uczestniczy? Ja we wszystkim, w czym tylko mogę. I w malowaniu, i w koszeniu, i we wszystkim, co tylko będę mogła, w dalszym ciągu będę pomagała, bo zależy mi bardzo, mimo że dzieci już nie mam, ale wnuki, które chętnie piłkę kopią. I także ja jestem za tym, żeby to boisko powstało.
Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest z nami również pan burmistrz Korsz, pan Ryszard Ostrowski. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie burmistrzu, jak ostatnio realizowaliśmy materiał, to obiecał pan, że nie zostawi pan mieszkańców Glitach pomimo tej decyzji radnych. Czy dotrzymał pan słowa? Oczywiście tyle jest, ile jest możliwe i leży w kompetencjach burmistrza. Jestem na bieżąco z panem sołtysem, radnym jednocześnie, więc mam informacje, co w tej chwili jest robione. W tej chwili no, mamy kilka osób, które są zatrudnione przy pracach publicznych. Za chwilę może część w interwencyjnych, więc będziemy tutaj kierować i wspierać. Natomiast no, cieszy bardzo postawa mieszkańców, którzy są zdeterminowani. Zresztą ja o tym rozmawiałem z mieszkańcami kilkakrotnie na spotkaniach przedwyborczych i również ta inwestycja po prostu według mnie powinna tutaj powstać i będzie. Jestem przekonany, że będzie, ponieważ decyzja radnych kilka miesięcy temu no, być może nie do końca była przemyślana i mam nadzieję, że ulegnie to zmianie. No pieniądze straciliśmy, ale przed nami jest kolejna perspektywa i wiem, że tu, w tym miejscu za miesięcy kilka, może nie w tym roku, ale liczę na to, że w przyszłym roku te wszystkie założenia zawarte w projekcie na to boisko będzie zrealizowane. Czyli na pewno mamy tu obietnicę publicznie, że pan nie zostawi mieszkańców i będzie ich wspierał? No nie, oczywiście, że tak. W ogóle taka postawa to wymaga szacunku wielkiego, troski, zadumy. Coraz lepiej współpracuje się z tą częścią Rady i jestem przekonany, że w tej kwestii też po prostu uda nam się tutaj porozumieć. I jeżeli ta część założona na ten rok zostanie zrealizowana, to po prostu nie wyobrażam sobie, żebyśmy w dalszym ciągu, my jako samorząd, a przede wszystkim tutaj ta grupa radnych, w dalszym ciągu upierała się przy swoim. No trzeba robić to, co mieszkańcy potrzebują, czego chcą, czego oczekują, a nie po prostu myśleć po swojemu i tworzyć jakieś swoje wymysły, które nie bardzo podobają się mieszkańcom lub są do tego zdystansowani. Dziękuję bardzo. Wracam jeszcze do pana sołtysa. Panie sołtysie, proszę powiedzieć konkretnie, czego pan jeszcze potrzebuje? Konkretnie. No jak mówiłem, konkretnie to potrzeba, powiedzmy, pieniędzy nie mamy. Sponsorów przede wszystkim, bo trzeba będzie tu jeszcze i piasku, i żwiru, które brakuje, bo to będzie brakować na większość, może boiska starczy. Ale już budowa jest rozpoczęta. Plany, które by przepadły w 2016 roku, już nie przepadną. Tam jest tablica już z wpisem. Mieszkanka podjęła się w czynie tym społecznym jako nadzór budowlany. Tutaj zaoferowała się geotetów. Tam można powiedzieć, że praktycznie za darmo nam załatwiła. Już są pomiary, wszystko wpisani geodeci w dziennik budowy. Jest otworzony dziennik budowy. No konkretnie no, na materiały. Dobrze, że można fundusze zmieniać sołeckie. To na sesji zmienił z mieszkańcami część zadań. Przeznaczyliśmy właśnie tutaj na brakujące trójniki i rury. I to pójdzie właśnie na te materiały, na boisko. Mam nadzieję, że tych pieniędzy na pozostałe te materiały starczy, a może jeszcze zostanie na parę wywrotek piasku. No i konkretnie, no to jak mówię, rąk do pracy i sponsorów jeszcze, bo robić możemy sami, a żeby zakupić materiały, no to jednak są duże, duże pieniądze, ale mam nadzieję, że do końca wakacji no, uda nam się to odwodnić. Jeszcze dzięki pomocy tutaj sprzętem agrofunduszu, ten prezes jest taki uczciwy, przychylny do pomocy sprzętem. Także mam nadzieję, że przy współpracy z nim to wykonamy te boisko. A ja wierzę, że dzięki postawie przede wszystkim mieszkańców, ale i pomocy pana burmistrza i wszelkich instytucji, które zechcą pomóc mieszkańcom, na pewno boisko tutaj powstanie. Ja również czuję się w obowiązku poinformować państwa, że zapraszaliśmy do programu radnych przewodniczącego Rady Miejskiej w Korszach Andrzeja Wankiewicza, który tradycyjnie nie odpowiedział na nasze zaproszenie, oraz pana Andrzeja Bukiejko, który odpisał nam i tu pozwolę sobie zacytować. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jednak uważam, że temat został wyczerpany na sesji, wystarczająco zmanipulowany w materiałach filmowych. I tu radny podpisał się, Andrzej Bukiejko. Swoją drogą to żałujemy, że radny nie skorzystał z zaproszenia. Mógłby wytłumaczyć tutaj obecnym mieszkańcom, dlaczego podjął taką decyzję, dlaczego głosował za tym, żeby to boisko nie powstało. Natomiast, panie radny, informuję pana, że na pewno tamte materiały nie były zmanipulowane i teraz też ten materiał filmowy nie został zmanipulowany. A telewizja mazurska ma odwagę
i także wspiera działania mieszkańców, dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób mogą pomóc tym ludziom, którzy tworzą tutaj coś wyjątkowego w determinacji. Pomóżcie im jak tylko możecie. Możecie się zgłaszać bezpośrednio do pana sołtysa lub do nas za pośrednictwem Telewizji Mazurskiej. Wszelkie dane kontaktowe znajdziecie na stronie www.telewizjamazurska.pl. Dziękuję państwu za uwagę. Przypominam, że program realizowany był na boisku w Glitajnach, właściwie w miejscu, gdzie powstaje boisko. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Do widzenia.